Chwała Jezusowi. Ja chciałbym dzisiaj Was serdecznie przywitać i też podziękować za te modlitwy. Ja, kiedy do mnie tak to dociera, jak Mateusz powiedział, no, to jesteś kaznodzieją zboru. A ja mówiłem, a czym byłem do tej pory? Mnie się cały czas wydawało, że jestem z Wami. Nie czuję tego, po prostu Wy jesteście najważniejsi i dziękuję Wam. Chciałbym dzisiaj kontynuować nauczanie z Księgi Jonasza. Wydrukowałem dla niektórych z Was taką pomoc. Tutaj są dwa tłumaczenia 4 rozdziału Księgi Jonasza. Tu jest tak, 4 rozdział Księgi Jonasza w tłumaczeniu Romaniuka z języka hebrajskiego i także i drugi w tłumaczeniu jednego rabina. Także macie i rabinacki, i przez pewnego hebraistę zrobiony przekład dla pomocy. Ale mamy nasze Biblię, wiecie, to są po prostu tylko inne przykłady, to nie jest inna historia. Tak więc przejdziemy do tej Księgi Jonasza, do 3 rozdziału. Wiecie, gdyby Księga Jonasza, do 4 rozdziału chciałem powiedzieć, gdyby Księga Jonasza kończyła się na 3 rozdziale, to nie wiem, czy zauważyliście, że to by była księga z happy endem, z takim szczęśliwym zakończeniem. Bo 1 rozdział pokazywał wielkie zagrożenie nad Niniwą, bunt proroka, a więc i zbuntowane miasto, i zbuntowany prorok, i wszystko się nie układa. 2 rozdział, Bóg z tym wszystkim robi porządek. I 3 rozdział, niesamowicie wejście proroka w miasto, przebudzenie wręcz w mieście, ogromna pokuta, przyjście do Boga z prośbą o wybaczenie i tak dalej. I gdyby się w tym miejscu kończyło, powiedzielibyśmy wtedy i wręcz tak by się chciało, aż by się wyrwało, że od tej pory żyli długo, szczęśliwie, wszystko było już dobrze, ale mamy ten nieszczęsny 4 rozdział, który pokazuje, że no nie do końca ten Jonasz taki doskonały po tym wszystkim, co przeszedł, a i z tą Niniwą to nie jest do końca tak, jak Jonasz sobie to wyobrażał. Jonasz był w końcu posłuszny, Niniwa była ocalona, ale to nie jest celem tej Bożej opowieści o jednej z tych ksiąg, które bardzo to często podkreślam ludziom. Zwróćcie uwagę, że jest to jedna z ksiąg, na które powoływał się Pan Jezus w czasie swojego nauczania. A więc gdyby wam ktoś kiedyś powiedział, że Księga Jonasza to jest taka trochę bajka, no bo kto to widział, jakiś chłop, jakaś ryba duża i tak dalej. Bajka, nie bajka, ja wiem jedno, jeżeli Jezus się na coś powołuje i naucza z tego, to mogę w to wierzyć. Amen. Wiem, że Jezus uważał tą księgę za bardzo realną dla naszych czasów. Chciałbym, byśmy przeszli do 4 rozdziału Księgi Jonasza, jak Żydzi mawiają do Księgi Jony, i przeczytali od 1 wersetu, może wszystkie 11 wersetów, abyśmy nam się odświeżyło. Niektórym z Was mogą pomóc te tłumaczenia, które rozdałem. Troszkę inne. Jedno, tak jak mówiłem, jest rabinackie, drugie jest przetłumaczone, to pierwsze, mniejsze, przez nauczyciela hebraistyki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Lecz wszystko to nie spodobało się Jonaszowi, który popadł w złość wielką. Zaczął się wtedy modlić do Pana, mówiąc: Panie, czyż nie przepowiedziałem tego wszystkiego, kiedy jeszcze byłem u siebie w domu? Dlatego właśnie chciałem uciec do Tarszysz. Wiedziałem przecież dobrze, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwy jesteś i pełen dobroci, a to, czym grozisz ludziom, sprawia, że się litujesz. Dlatego racz już zabrać ode mnie moją duszę, o Panie, lepiej bowiem będzie dla mnie umrzeć, niż tak żyć dalej. Wtedy odpowiedział Pan: czy sądzisz, że słusznie się tak oburzasz? Opuścił tedy Jonasz miasto i zatrzymał się nieco na wschód od miasta. Zbudował tam sobie szałas i w jego cieniu czekał, żeby zobaczyć, co się stanie z miastem. A Pan sprawił, że niebawem wyrósł nad głową Jonasza krzak rycynusowy, który dostarczał mu cienia i osładzał nieco jego gorycz. Cieszył się więc Jonasz bardzo tym krzakiem rycynusowym. Lecz dnia następnego, jeszcze przed świtem, zesłał Bóg na krzew rycynusowy jakiegoś owada, który nadgryzł krzew i usechł wkrótce krzew rycynusowy. A kiedy słońce wrzesło, sprawił Bóg, że powiał gorący wiatr ze wschodu. Słońce tak poraziło głowę Jonasza, że popadł on w omdlenie. Wtedy znów zaczął pragnąć śmierci, mówiąc: lepiej będzie dla mnie umrzeć, niż tak żyć dalej. Lecz Bóg zapytał Jonasza:
Czy sądzisz, że słusznie oburzasz się z powodu tego, co spotkało krzak Rycynusowy? On zaś odpowiedział, tak, słusznie się oburzam i mam powody, żeby sobie życzyć śmierci. Wtedy powiedział mu Pan, tak bardzo ci żal tego krzewu Rycynusowego, o który przecież się nie troszczyłeś i wcale nie ty go wyhodowałeś. Sam w ciągu nocy się pojawił i znikł również w ciągu jednej nocy. Czy zatem ja nie miałem się martwić o Niniwę? Wielkie miasto, w którym żyje ponad 120 tysięcy ludzi, nie odróżniających swojej prawej ręki od lewej. Poza tym jest tam przecież takie mnóstwo zwierząt. Chociaż Księga Jonasza to jest księga, jak wiemy, bardzo żydowska, opisująca żydowskiego proroka, to pokazuje, jak prawdziwa w swoim przekazie jest Biblia. Wiele, wiele jest takich ksiąg, prawda? Kiedy mamy na przykład opisanego króla Dawida, gdyby to robili jacyś fachowcy od propagandy, to połowę historii o Dawidzie by tam nie było. Po prostu by to wycięli, bo by powiedzieli, to jest niewygodne. Podobnie tutaj mamy księgę żydowską, o żydowskim proroku, ale ona nie chwali wcale tego proroka. Pokazuje wręcz na odwrót, jak pokornie poganie przyjmują Słowo Boże, jak pysznie prorok, który ma swoje myślenie na temat tego, jak powinien działać Bóg, odrzuca to. Dlatego, że on nie wierzył, że Bóg może takich pogan, takich najgorszych z najgorszych, wziąć i do siebie pociągnąć. Jak mówiłem w tamtym tygodniu, w czwartek, dla mnie potężnie poruszyło moje serce to, że Jezus, powołując się też na tą księgę, powiedział do nas, że na sądzie zawstydzą nas mężowie z Niniwy. Ponieważ tutaj jest coś więcej niż Jonasz, a pokolenie, w którym głosił Jezus i nasze, niekoniecznie chce wierzyć. Jonasz nie może przeżyć, że Niniwa przeżyła. Nie może się pogodzić z tym, jak to jest, że oni musieli się tyle starać jako naród wybrany, a tutaj tacy poganie od razu taką łaskę. Jakby nie do końca rozumie to, co rozumie wielu innych proroków, że Izrael jest narodem wybranym, ale nie jest jedynym, są inni ludzie. To nie może do niego dojść. Wiecie, ja wierzę, że ta księga to jest wielka lekcja, czy nawet szczególnie ten rozdział, ale w całości właściwie ta księga to jest wielka lekcja dla tak zwanych starych wierzących. Nie starych w sensie wieku, że ktoś ma, nie wiem, więcej niż 60, czy 70, czy 80, ale starych względem tego, że chodzą już wiele lat do kościoła. Czasami, kiedy chodzimy już do kościoła wiele lat, i to człowiek może mieć 20 lat, a chodzić od 10, to może być w dowolnym wieku, ale w sensie stary wierzący, wiecie co ma na myśli? Wiele lat już chodzi, on już wszystko widział, był na wszystkich konferencjach, przeczytał Biblię wiele razy, zna wszystkich. Trochę ta księga jest dla nas ostrzeżeniem, co nam się może przydarzyć, jak się poczujemy tacy zapewnie w tym naszym poznaniu, kiedy będzie się nam wydawało w cudzysłowie, że dobrze wiemy, jak działa Pan Bóg. I Bóg okazuje się działać nie tak jak zawsze. Okazuje się, że widzi więcej niż się wydawało Jonaszowi i okazuje się, że Bóg wcale nie jest taki religijny, jak jest Jonasz religijny. Bóg działa po swojemu. Prorok siedzi, patrzy i przetwarza w swoim sercu, co się dzieje. I w ten pierwszy werset mówi, że lecz nie wszystko spodobało się Jonaszowi, który popadł w wielką złość. Nie spodobało mu się wszystko. Nie spodobało mu się wszystko, co widział. Siedzi, patrzy, widzi, nie podoba mu się i zaczyna się coraz gorzej denerwować, co ten Bóg wyrabia. Nie spodobało mu się. I dokładnie tutaj nawet nie tyle jest powiedziane, że on się złościł, co że w tej złości zaczął strasznie marudzić. Bardzo mu to przeszkadzało. Niniwa ocalała, ale po pierwsze ocalała i wcale nie przeszła na judaizm. Nie stała się taka, jak on by to widział, że powinna się stać. Jedynie uczciła Boga i zaczęli pokutować w swoich grzechach. I prorok denerwował się, że bez wszystkiego, co musiał robić Izrael wcześniej, Niniwa tak po prostu doznała łaski. Bóg się nie denerwował? Wielu innych proroków w podobnej sytuacji by się nie denerwowało, ale ten się denerwował. Jak to możliwe coś takiego?
Nie wytępili do końca wszystkich bożków, nie zmienili starych religii, ale po prostu zaniechali grzechu, zła w tej fundamentalnej formie, w której miasto grzeszyło, a Bóg już od razu oszczędza miasto, z którego kiedyś wyjdzie sąd na Izrael. Już w tamtym okresie, Asyria jeszcze nie była u szczytu, ale już w tamtym okresie to nie byli przyjaciele. To byli ludzie, którzy wyraźnie nie pałali chęcią do Izraela, do narodu Bożego. To jest pierwsza rzecz. A druga, ja nie wiem, ale niektórzy podejrzewają, że jeśli Jonasz miał ten proroczy dar i duch proroctwa spoczywał na nim, to być może nawet dalej widział, co jeszcze się stanie. A stanie się wiele złego. Jak wiemy, z tego miasta wyjdą rozkazy, które wpędzą w wielką trwogę Boży naród. Ale Bóg oszczędza to miasto, z którego kiedyś to wszystko się stanie. Wiecie, czasami sam sobie tak myślę, co by się stało, gdyby prorok nie miał takiego charakteru, ale zostałby w mieście. Zamiast wyjść poza miasto, gniewać się, zostałby w mieście, uczyłby ich, mówiłby do nich. Kto wie, co by się stało, gdyby poświęcił im czas. No ale to jest tylko takie gdyby. Historia nam mówi, co się stało i tego się nie da zmienić. To jest tylko takie moje gdybanie. Jak nas czasem złości, tak do siebie to odnoszę teraz, jak nas czasem złości, kiedy ludzie nie chcą się nawracać tak, jak my mamy w planie. Nasz plan jest taki, żeby ludzie się nawrócili i najlepiej robili dokładnie to, co nam się wydaje, że jest właściwe. Stąd mamy różnego rodzaju kościoły, które jedyne w sobie są zbawienne. Stąd mamy kościoły, które z pewnością wiedzą, jak się podobać Panu Bogu i każdy, kto do nich nie chodzi, nie wie, jak się podobać Panu Bogu. To jest dokładnie ten sam duch. Jak nas czasem złości, kiedy nie dzieje się coś taki, jak jest nasz plan. I tutaj widzę tą złość u Jonasza i z niej się mogę uczyć. Kiedy patrzę na ludzi, oni się nawracają, robią coś inaczej niż my, inaczej grają, inaczej śpiewają, inaczej wyglądają, a Bóg im błogosławi. Wiecie, jednym z największych błędów, jakie może misjonarz zrobić, to pojechać na misję. Na przykład gdybym ja pojechał, czy ty byś pojechał na misję gdzieś tam do Amazonii i próbował z tamtego Indianina zrobić Czecha albo Polaka. To nie jest to, do czego nas powołuje Bóg. Albo jak amerykańscy misjonarze się czasem mówi, jechali i próbowali świat zrobić amerykański. Albo rosyjscy misjonarze chcą, żeby cały świat myślał po rosyjsku. Oczywiście to są wyjątki, ja mówię o tym, co jest niewłaściwe. Jonasz miał swoją wizję, jak ma to wyglądać i w tej wizji, w tym planie nie było Niniwy. Niniwa była przeznaczona na rzeź. No, nie miała w ogóle udziału w planach Jonasza. Czasem my chcemy, żeby ludzie zmienili ubranie, muzykę, zainteresowania, kulturę, ale nie patrzymy na to, co jest najważniejsze. Bóg patrzy głębiej niż my. Czasami mniej patrzymy na duszę człowieka, a bardziej patrzymy, z jakiego śpiewnika śpiewa. Nie wiem, czy zauważyliście, tak czasem jest. Czasem mniej patrzymy na duszę człowieka, a bardziej patrzymy, jak ty jesteś ubrany. Jaki ty masz styl, tak jakby to było ważne, bo mamy swój malutki planik, jak Bóg ma działać. A Bóg ma swój wielki plan i patrzy głębiej niż my. To tylko tak na marginesie przyszło mi do głowy, patrząc na Jonasza. Jonasz coś wiedział, jego mowa to odsłania. Cały drugi werset mówi nam, że zaczął się modlić do Pana, mówiąc, Panie, ja przepowiedziałem to, kiedy byłem jeszcze u siebie. Ja wiem, i tam pisze, krótko mówiąc, gdyby to jednym słowem chcesz powiedzieć w drugim wersecie, co mówi, ja wiem, że ty jesteś jaki? Za dobry. Powinieneś im lać. Powinieneś ich pobić. Jakiś ogień spuścić z nieba. Nie tak o, nawracają się. Ja wiedziałem, że ty jesteś, że ty się litujesz. I odsłania to powód, dlaczego wcześniej uciekał. Pamiętacie, Bóg mu powiedział, pójdziesz do Niniwy, on wsiadł na statek i w drugą stronę. Tutaj ten werset, już to wcześniej mówiłem, jakby to powtarzam, pokazuje dlaczego. I tutaj chcę coś bardzo ciekawego wam pokazać, jeśli chodzi o Słowo Boże. Jonasz wie, że Bóg jest dobry, ale nie może się pogodzić z tym, że działa na swój sposób pośród ludzi. I zwróćcie teraz uwagę. W pierwszym rozdziale, kiedy łodzią zaczyna trząść wszystko, tam nie macie, ja wam dałem tylko czwarty rozdział. W pierwszym rozdziale, ale to pamiętacie, przychodzi do niego na dół kapitan
I co mówi? Może Bóg wspomni i nie zginiemy. Mówi może. Co znaczy może? Że nie wiem. Może, a może nie. Ale przychodzi kapitan, mówi: Jonasz, może twój Bóg wspomni i nie zginiemy. To jest 1:6, pierwszy rozdział. Teraz następnie, w trzecim rozdziale, król Niniwy, wstrząśnięty przesłaniem, tą atmosferą, która jest nad miastem, tą Bożą pokutą, odziewając się w szaty pokutne, wór, całe miasto pokutuje. Mówiliśmy o tym w tamtym tygodniu. Nawet zwierzęta, ludzie po prostu w niesamowity sposób doznają takiej odnowy. Król mówi takie słowa w trzecim rozdziale, 9 wersecie. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Co mówił kapitan? Że na pewno czy że może? Może. Co mówi król? Na pewno czy że może? Może. Może, a może nie. Co mówi Jonasz? Wiedziałem, że ty jesteś wielki. Jonasz nie mówi: może, ja się bałem, że ty się ulitujesz. On się nie bał, że Bóg się ulituje. On wiedział, że Bóg się ulituje. Kapitan i król myśleli może, bo nie mieli poznania Boga. Jonasz znał Boga. I mówi: ja wiedziałem, pomógł moim wrogom. Co za Bóg? I czasem my mamy taką postawę. Mówi: wiedziałem bowiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Wiedziałem i właśnie dlatego nie chciałem mówić. Może czasami dlatego, że wiemy, że Bóg będzie błogosławił. Czasami jak kogoś nie lubimy, to z nim inaczej postępujemy. Może właśnie to jest ostrzeżenie dla nas, dla wierzących naszych czasów, abyśmy byli uczciwi z tym, co już o Bogu wiemy. Można by rzec właściwie, że Bóg ma więcej problemów ze swoim prorokiem niż z samą Niniwą w tej chwili. I wtedy prorok siada. I nie słyszymy, jak podnosi ręce i mówi: Panie, jesteś wielkim Bogiem. Jak ty niesamowicie ratujesz to miasto. Nie, on siada i mówi: Boże, trzeci werset, zobaczcie. Dlatego radź już zabrać ode mnie moją duszę, o Panie. No lepiej dla mnie umrzeć, niż tak żyć dalej. On jest nieszczęśliwy. Po pierwsze, dzieje się to, co się nie mieści w jego religijnym rozumku. Po drugie, jest chory, zmęczony i w ogóle skołowany. Wiecie, ludzie chcą żyć po Bożemu, tylko pracownikowi Bożemu się żyć nie chce. To jest tak, jakby w naszych czasach powiedział: Boże, z taką kulturą, z taką muzyką, z takim wyglądem, z taką historią, cokolwiek można się przyczepić do kogoś. To ja już lepiej umrę, jak tacy już do kościoła przychodzą. Po co ja głosiłem Ewangelię? Zobacz, jak teraz przychodzą. I czasem takie jest nastawienie kościoła. Chcemy mieć czysto, cieplutko i cichutko. I najlepiej niech nikt nie przychodzi. Niech nam będzie dobrze, tak jak jest. A jak ktoś przychodzi: o Boże, co ty, chyba nie chcesz powiedzieć, że ten ktoś widział ich pokutę. I Jonasz jeszcze jedną rzecz wiedział. Wiedział, że jego naród nie pokutuje. I czasami tak jest, wiecie, ja się spotykałem z tym wiele razy w kościele, że gdzieś w jakimś miejscu Bóg zaczynał działać. Ale zaczynał działać przez dziwnych ludzi. Używali dziwnej muzyki. Czasem byli dziwnie ubrani. Czasem po prostu w dziwnym budynku. W dziwny sposób. I wielu wierzących ludzi czuło, że nie dorastają im nawet do kostek. Czuli, że nie pokutują, nie oczyszczają się, ale nie mieli odwagi się do tego przyznać. Wiecie, co jest lepiej zrobić? Skrytykować ich. Najlepiej znaleźć coś na nich, że coś nie tak mają. Najlepiej skrytykować, bo wiedzą ludzie, że sami w swoim kościele mają biedę. Jak będą wszystkich chwalić, to się każe, tylko u siebie mają biedę. Tak się poczują lepiej, że inni też mają biedę. Boży plan miał się okazać większy niż Jonasz przypuszczał, ale trudniejszy niż religijne oczekiwania ludzi. Wiecie, człowiek bywa wstrząśnięty tym, co zaczyna czynić Bóg. To bywa u proroków, że czasami siedzą zmęczeni i załamani. To nie jest pierwszy prorok, który siedzi pod krzakiem i rozpacza, o jakim czytamy w Biblii. W innym miejscu mamy innego proroka. Pamiętacie o proroku, o którym jest napisane tak? Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc:
Dosyć już, Panie. Weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Pamiętacie Eliasza? Boże, mam już wszystkiego. Dosyć. Ale. Eliasz miał dużo, dużo trudniej. Pamiętajcie, że z Eliasza zrobiono przestępcę wręcz międzynarodowego. Był ścigany przez patrole na każdej drodze. Królowa wydała rozkaz, aby go ująć. Oznaczało to, że gdziekolwiek by szedł po drodze, jeśli go jakiś patrol zobaczy, zostanie złapany. Był poszukiwanym przestępcą. Jonasz inaczej. Jonasz mógłby się radować. Mógłby się cieszyć z postawy Niniwy. Mógłby być przyjęty przez króla, gdyby tylko chciał. Mógłby zostać w Niniwie i służyć im. Eliasz jest samotny z powodu posłuszeństwa. Jonasz jest samotny z powodu własnego buntu. Jeden i drugi jest Bożym pracownikiem. To jest wielka lekcja dla nas. Jonasz uważa, że jego poznanie, Bóg i wiara, którą on zna, jest za wielka dla Niniwy, dla pogan, którzy na to według niego nie zasługują. I tylko przychodzi mi do głowy ostrzeżenie Starego Testamentu w księdze Koheleta, albo jak wolicie, Kaznodziei Salomona 7:16. Wiecie, szokujący werset. Postuście sobie go w głowie, jak go teraz usłyszycie. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sam siebie gubić? W Polsce jest takie powiedzenie, że niektórzy ludzie są bardziej papiescy niż papież. W Kościele mogło być powiedzenie, że niektórzy ludzie są bardziej Jezusowi niż Jezus, albo bardziej Boży niż Pan Bóg, albo bardziej święci niż Duch Święty. Tak wojują, a nie widzą tego, co naprawdę robią. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego. Bóg zna o nas prawdę. Jak Bóg coś robi, to wie, co robi. A człowiek czasami próbuje w to się mieszać. I Bóg zmienia nie tylko miasto. Zmianie musi ulec postawa proroka, który nie widzi sprawy w Bożym świetle. Wtedy Bóg zadaje mu pytanie. Bardzo ciekawe. Mówi do niego: słuchaj, czy sądzisz, że słusznie tak się oburzasz? Bóg go pyta łaskawie. A Jonasz opuszcza miasto i zatrzymuje się nieco na wschód od miasta, buduje tam sobie szałas i w jego cieniu czeka, żeby zobaczyć, co się stanie z miastem. Dlaczego czeka w tym szałasie? Na co czeka? Jonasz postanowił poczekać i zobaczyć, co się stanie. A może okaże się, że ta ich pokuta to nie do końca taka i na 40 dzień jednak sąd przyjdzie. I się okaże, Jonasz będzie mógł powiedzieć: no ja jednak miałem rację. Ale widzimy, że to się Panu Bogu nie za bardzo podoba, co on robi. Jonasz postanawia czekać. Bóg w końcu nigdzie nie odwołał sądu, a więc może jednak na 40 dzień ten sąd przyjdzie. Ale Bóg przychodzi i już nie mówi do niego o Niniwie. Bóg mówi o jego stanie serca. Wiecie, przez całą Biblię jest to wielką prawdą, że to nie cuda, które wam towarzyszą, a stan waszego serca jest tym, na co patrzy Bóg. Biblia mówi, że mogą być ludzie, którzy będą wielkie cuda czynić. Będą może nawet uzdrawiać w imieniu Jezusa, ale Bóg im powie, że ich nie zna. I Bóg pyta tutaj Jonasza: jaki jest stan twojego serca? W jakim ty jesteś stanie? Na co tak naprawdę marudzisz? Na to, że się nawraca Niniwa? Czy na to, kim pozostajesz ty? Czy na to, że twój naród mnie odrzuca i nie chce się nawrócić? Wiecie, jak łatwo dokładnie w takim stanie znaleźć się w dzisiejszych czasach w naszym Kościele. W sensie w naszym Kościele mam na myśli cały Kościół, nie tylko nasz. Nie zgadzamy się z kimś, czymś tylko dlatego, że lepiej działa niż my. I wtedy się z nim nie zgadzamy, bo widzimy, że jest lepszy. Marudzenie jest łatwiejsze niż pokuta. Ale Niniwa pozostaje teraz obok na piasku. Jakby zupełnie o niej już nie ma mowy, a Bóg zaczyna rozmawiać z Jonaszem. Jeszcze Bóg zaraz wróci do Niniwy, ale jakby najbardziej pyta Jonasza, ale też czyni wokół niego cuda. A Pan sprawił, że niebawem wyrósł nad głową Jonasza krzak rycynusowy, który dostarczał mu cienia i osładzał nieco jego gorycz. Cieszył się więc Jonasz bardzo tym krzakiem rycynusowym. Słuchajcie, nawet nie musiał się przesunąć. Ja bym chciał mieć takie cuda Boże koło siebie, że słuchajcie, idę sobie na przykład, siadam sobie w parku, jest mi gorąco, mówię: Panie, ciepło, mam drzewko. Nie chcielibyście tak?
To już jest cud. No akurat też mam, zobaczcie. Ale ja nie będę przyjedział i marudził. To jest cud. Widzicie, on tego bardzo potrzebował. Musicie zrozumieć jedną rzecz, którą jakby nie, bezpośrednio nie wynika z tekstu, ale studiując tekst oryginalny dokładnie, można to zobaczyć. Czy tego się nauczyć, domyślić. Od przebywania 3 dni w rybie, od słonej wody i od klimatu, który panuje w żołądku ryby, ryba ma w żołądku soki trawienne, ubrania Jonasza zaczynają się rozlatywać. Jonasz nie ma włosów. Jonasz stracił wszystkie włosy, a jego skóra jest poparzona od przebywania w żołądku ryby. Dlatego ma problem być na słońcu. 3 dni w ciemności, w żołądku zwierzęcia. Jego skóra jest uszkodzona. Bycie na słońcu, na upale dla niego jest bardzo bolesne od początku. Nie ma włosów w ogóle. Słońce jest dla niego udręką. Powoduje, że on cierpi. I kiedy sobie to uświadomiłem, czytając tekst, zdałem sobie sprawę, że też jako Kościół, który przejdzie przez taką rybę, że w cudzysłowie powiem, z powodu swojego buntu, braku jedności, z powodu braku wypełniania Bożej woli, Bóg czasami musi cały Kościół człowieka wsadzić w taką rybę, staje się osłabiony potem na warunki na świecie, potem nam wszystko przeszkadza. Potem zaczynamy być słabi. Cud z takim szybkim wzrostem krzewu pokazał Jonaszowi, że Bóg nadal czyni cuda. Bóg jest Bogiem cudów. Ale Jonasz się buntował i złościł w środku. Kto wie, czy może dlatego właśnie Pan go nie odnowił, nie uzdrowił, nie wiem. To są moje wnioski. Mówię wam, co widzę, studiując tekst. Ale wydaje mi się, że Bóg mu pokazuje, że jego łaska i miłosierdzie jest zaangażowane w sprawę Niniwy i chce w proroku mieć swojego człowieka. Jonasz tego nie rozumie. Myśli, dał mi taki krzak, znaczy chce, żebym tu siedział. I tak czasem my odbieramy, kiedy Bóg nas błogosławi. Dał nam Bóg, no znaczy, żeśmy są ważni. Znaczy, że jesteśmy kimś. Wydaje nam się, że jesteśmy bardziej błogosławieni, że mamy rację, bo mamy jakieś błogosławieństwo. A inni nie mają, pewnie nie mają racji. Ale to się może zmienić. Następnego dnia, jeszcze przed świtem, gdy Jonasz śpi zadowolony, 7 werset mówi nam, że mały robal przybiegł. Jonasz jeszcze śpi, to było przed świtem, zadowolony, że ma krzaczek, na następny dzień jest zabezpieczony, bo mu się wydaje, że jest zabezpieczony, ale okaże się, że kiedy wstanie poranek, wcale nie jest taki zabezpieczony, jak myśli. Tak czasem w tej naszej pysze jest. Wydaje nam się, że możemy marudzić, że możemy robić, co chcemy, no bo mam. Zasypiam w domu pod dachem, zasypiam w ciepłym łóżku, zasypiam zdrowy, zasypiam zadowolony, bo ja wszystko mam. A budzimy się rano i okazuje się, że to, co myślałem, że mam, że już nie mam. Gdy Jonasz spał zadowolony, coś się wokół zmienia. Śpiąc, Jonasz nie zobaczył tego robaka, który się wgryzł w krzew rycynowy. I przed świtem stało się coś, co sprawiło, że na świt nie był gotowy. Uczmy się z tego dla naszego życia. Co Bóg nam tutaj daje? Co tracimy z powodu ciągłego myślenia, że mamy rację? Może przyjść trudne jutro i pokazać, jak głupio spędziliśmy dziś. Może przyjść trudne jutro i pokazać, jak bardzo zmarnowaliśmy to, co Bóg dawał dziś. I nowy dzień Jonasza pokazuje jego stare serce. Kiedy słońce wzeszło, sprawił Bóg, że powiał gorący wiatr ze wschodu. Słońce tak poraziło głowę Jonasza, że popadł on w omdlenie. Wtedy znów zaczął pragnąć śmierci, mówiąc, lepiej będzie dla mnie umrzeć, niż tak żyć dalej. Wiecie, w Niniwie było dość domów, żeby się schronić i być dla nich świadectwem, ale jak wiemy, on był za ważny, żeby tam pójść. Tam nie chciał iść. Jonasz nie zamierzał mieć z nimi nic wspólnego, nie mieścili się w jego planach. Wschodni wiatr powiał. Czytaliśmy wcześniej, gdzie był Jonasz, po jakiej stronie miasta? Wschodniej. A więc wiatr, który zabrał mu szałas i prawdopodobnie zabrał też uschnięty krzew rycynowy, to był mocny, potężny wiatr, osuszający wszystko wiatr. Spowodował, że Jonasz musiał się odwrócić do wiatru jak? Plecami, a twarzą do miasta, którym gardził. Miasta, w którym ludzie mieli gdzie być, ale on był za ważny. Wiatr, myślę, zabrał ten szałas, zabrał krzak,
To było jego dzieło i błogosławieństwa, którymi cieszył się, zabrała nagle pustynia. I Żydzi tutaj używają takiego słowa, gdzie my mamy duszący, gorący wiatr wschodni. Żydowscy tłumacze, czy nauczyciele Słowa Bożego tłumaczą to jako wiatr uciszający wszystkie wiatry powiał. Czyli wiatr, który uciszył, czy był większy niż wszystkie inne wiatry. I Jonas zaczyna mdleć. Chory, smutny i sprawia, że nie chce mu się żyć. Widzi, że żyje w jakimś błędzie. Widzi, że żyje w jakimś strasznych okolicznościach. Wokół wszędzie dzieje się miłosierdzie, a on tego nie odczuwa. Co człowiek sieje, to zbierze. I chociaż wszędzie wokół ludzie doświadczają miłosierdzia, on odczuwa jakiś straszny dyskomfort, sąd, że nie powiem. Wiecie, ale Pan jest dobry i postanawia go pouczyć. I czytamy, że Bóg zapytał Jonasza, czy sądzisz, że słusznie oburzasz się z powodu tego, co spotkało krzak rycynusowy? Czy już go nie pytał o to wcześniej, pamiętacie? Pytał go już raz o to. On zaś odpowiedział, nie mówi tym razem, nie, zmieniłem zdanie, nie, tak samo. Tak, słusznie się oburzam i mam powody, żeby sobie życzyć śmierci. Wtedy powiedział mu Pan, wiecie, Bóg zna nasze serce i Bóg widzi jego powody. Ja nie wierzę, że Bóg odpowiada mu bez związku z tematem. Bóg jest Bogiem, który wszystko widzi. Odpowiedź Boża pokazuje na te powody. Tak bardzo ci żal tego krzewu rycynusowego, o który przecież się nie troszczyłeś i wcale nie ty go wychowałeś. Sam w ciągu nocy się pojawił i znikł, również w ciągu jednej nocy. Czy zatem ja nie miałem się martwić o Niniwę, wielkie miasto, w którym żyje ponad 120 tysięcy ludzi? Nie odróżniających lewej ręki od prawej, plus to wiele zwierząt, czy wiele bydła, jak jest napisane? Bóg wszystko widzi. Nic mu się nie wymyka z ręki. Zobaczcie na Jonasza. To jest miejsce, to jest to, co się dzieje z człowiekiem, którego Bóg posyła, a ten człowiek za tym nie idzie. Za Jonaszem idzie totalna klęska, jak ucieka od Boga. Najpierw wszystkie statki płyną spokojnie, tylko jego statek tonie. Potem wszystkie krzewy rycynowe wokół stoją spokojnie, tylko ten jego, cudowny wydawałoby się, jedyny, najlepszy. Wszystkie były zwykłe, a jego był cudowny. Ale wszystkie zwykłe stoją dalej, a jego cudowny umarł. Wokół Jonasza dzieje się coś. To jest lekcja, to czas na mądrość, którą Bóg mu zaczyna dawać. Chciałbym, byście zwrócili na coś uwagę. Tego nie widać w polskim tekście, znowu widać to w tekście hebrajskim. Bóg pytał go, pamiętacie, o co go Bóg pytał w czwartym wersecie? Odpowiedział Pan, czy sądzisz, że słusznie tak się oburzasz? Pamiętacie to? W czwartym wersecie. Tego czwartego rozdziału. Pan go zapytał, czy sądzi, że słusznie się oburzasz? I on się gniewał. Potem w dziewiątym wersecie, chciałabyście to zobaczyli, Bóg znowu zapytał Jonasza, czy sądzisz, że słusznie oburzasz się? Chcę wam powiedzieć ciekawą rzecz. W czwartym wersecie, kiedy Bóg podchodzi do Jonasza i pyta go, czy słusznie tak się gniewasz? Słowo użyte jako Bóg, czy jako Pan tam, to jest JHWH, Jahwe, który reprezentuje miłosierdzie, łaskę Bożą, relację do człowieka, miłość. Reprezentuje zbawienie, które idą od Boga. Nie, to imię niesie wybawienie. Jest tym niewymawialnym Bożym imieniem. I tak Bóg do niego podchodzi w czwartym wersecie. Ale ten włóczy na Boga i się złości. W dziewiątym wersecie, znowu w polskim tekście jakby tego nie widać, ale w hebrajskim tekście nie ma już JHWH, nie ma już Jahwe. W hebrajskim tekście tym razem Elohim zapytał Jonasza, czy słusznie tak się gniewasz? Elohim jest powiązane z Bożym panowaniem, sądem i sprawiedliwością. Jak gdyby tekst zaczyna mówić, uważaj Jonasz, jesteś na krawędzi. Trochę za dużo tego marudzenia. To jest ważne, jak rozmawiamy z Bogiem, jako z przyjacielem, czy jako z sędzią. Jonasz przesunął troszeczkę. Wiecie, każdy bunt oddala nas od Boga. Im bliżej był Boga, tym lepiej Bóg do niego mówił. Na początku Bóg mówił do niego jak przyjaciel. Kiedy to imię, niewymawialne imię jest w naturze ludzkiej, każdym naszym oddechem je wymawiamy. Jak oddychamy, to ono się wymawia szumem powietrza. Człowiek kocha Boga. Ale kiedy się buntujemy,
to tu jest napisane, Elohim go zapytał. To już jest Pan. Jonasz powinien uważać. I my powinniśmy uważać, kiedy się uczymy. W jego wypadku łzy i to załamanie może go doprowadzić do prawdy i do ratunku. Chcę powiedzieć wam to, co się uczę, że każdy uparty krok oddala nas od poznania Boga według jego pragnień. Bóg pragnie, byśmy go poznali jako Pana, przyjaciela, tak? Nie nazywam was już sługami, nazywam was przyjaciółmi. To jest tak, jak Bóg chce, by być poznany. Co my na to, jako jego Kościół? Wiecie, czasem nie chcemy tego Boga widzieć właśnie jako Jahwe. Albo jeśli już, to Jahwe to jest dla mnie. A dla was Elohim. Bóg to jest taki dobry dla mnie. A wy pokutujcie, bo pójdziecie do piekła wszyscy. Wiecie, o czym mówię? Kiedy sobie rezerwujemy miłość Bożą. Nie, mój Bóg mnie kocha. No ale ty uważaj. Naprawdę. Wiecie, kiedyś mało nie popełniłem tego błędu. Pamiętam, jak na początku budowaliśmy stronę internetową i jak w początku rozwijałem moją służbę, wiecie, do jakiego miejsca doszedłem? Odkryłem, że moja strona internetowa i moje kazania są tylko na jeden temat. Co jest niewłaściwe? Niewłaściwe nauczania, jakie są, niewłaściwe doktryny, kto robi źle, dlaczego robi źle. I dlatego do dziś się takimi stronami brzydzę, bo sam zobaczyłem, jakie ochytstwo w sercu miałem. Czy my naprawdę wierzymy, że Duch Święty powołuje kogokolwiek do tego, żeby się jedynie papral w cudzych brudach, nazywając to ostrzeganiem Kościoła? Nie wierzę w to. Któregoś dnia zobaczyłem, że ja właściwie mam tylko negatywne rzeczy do powiedzenia. Że jestem fałcem od tego, co ktoś robi źle, co ktoś robi nie tak. Co ktoś robi w niewłaściwy sposób, nazwiskami, datami, wycinkami z gazet i kserówkami i kolejnymi dowodami. A tak naprawdę nie wiem w ogóle nic o tym, jak Bóg mnie kocha. Wstydzę się nawet o tym mówić, bo jeszcze zabrzmi nie tak, jak trzeba. Mało nie popełniłem tego błędu. Patrzę na serce Jonasza. Nie było gotowe wobec takiego planu, jaki Bóg miał dla Niniwy. Jonaszowi się wydawało, że Bóg jest za dobry. A Bóg miał swój plan i Niniwa dostała swój czas. I Bóg pyta Jonasza, dlaczego złościsz się jedynie skupiony na tym, co dotyczy twojej osobistej sprawy. I tu jest znowu takie ciekawe słowo, wybaczcie tego hebrajskiego trochę dzisiaj. Tu jest to słowo użyte jako żałować w naszym tekście. W naszym tekście żal, albo potem wobec Boga Bóg używa tu słowa martwić się w naszym tłumaczeniu. To jest ciekawe słowo, chos oznacza żal za czymś. Czy ty żałujesz krzewu? Bóg mówi do niego. Czy ja nie mam żałować miasta? To jest żal, ale to nie jest taki żal za tym, że tej rzeczy nie ma, tylko za użytecznością tej rzeczy, za tym, co ta rzecz czyniła, gdy była. Wybaczcie może za banalny przykład, ale jakby ci się złamała miotła i gdybyś mówił o hebrajsku, to by ci było żal tej miotły, to nie chodzi o to, że sobie nie możesz innej miotły kupić. Ale ta była ta wybrana, ta dobra, do tego celu, do którego miała być. Oczywiście przykład jest, gdzie miotła, gdzie ludzie, ale chciałem, byście zrozumieli to słowo. Bóg mówi, czy ja nie mam się zlitować? Ty żałujesz krzewu, bo był dla ciebie użyteczny, ale nic żeś dla niego nie zrobił. I tu jest Ewangelia ukryta. Bóg mówi, ja kocham każde stworzenie. Niech wam lekko nie przychodzi do głowy przekreślać ludzi. Bo Jezus umarł za każdego grzesznika. Bóg mówi, czemu płaczesz i żałujesz za czymś, co ja wiem, że pomagało tobie, a nie chcesz zobaczyć mojego ojcowskiego serca. Nie chcesz zobaczyć tego, że ja patrzę na tych znienawidzonych przez świat i wszystko ludzi i chcę dla nich dobrze. Dla nas użyteczne bywają rzeczy. I używamy to hebrajskie znaczenie słowa żal. Ale Bóg kocha ludzi, i chce użyć ludzi dla swojej chwały. Są dla Niego użyteczni i tak na nich patrzy. Raz Go uczniowie spytali, Panie, kto zgrzeszył, On czy Jego rodzice, czy Jego przodkowie? Wszystko, co się dzieje w Jego życiu, jest po to, aby się na Nim objawiło, co? Boża chwała. Po to wszystko się dzieje. I Jonasz się złości. Bo łaska i miłosierdzie przyszły za łatwo, bez religijnych zmian. I tu chcę wam coś ważnego powiedzieć, kończąc powoli. Bóg widzi prawdę o Niniwie i mówi o tym do proroka.
Mieszkańcy Niniwy nie odróżniają dobra od zła. Bóg mówi, ponad 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają prawej ręki od lewej. Oni kompletnie nie rozróżniają, czym jest dobro, czym jest zło. Jak im coś można zrobić? Nie znają prawdy o jedynym Bogu i o marnościach swoich bożków. Nie mają prawa i wychowania w duchu Tory. Żydzi mają pewną naukę. Wielu rabinów Żydów wierzy, że poganie podlegają pod Boga tak zwanym siedmiu przykazaniom Noego. Jak wiecie, kiedyś będę mówił o przykazaniach, Żydzi mają 613 przykazań. Wiemy, że one wszystkie w jakiś tam sposób skupiają się na 10 przykazaniach. 10 przykazań składa się z dwóch tablic. Mamy dwie tablice. Jedna tablica to są 4 przykazania, które mówią o relacji Bóg i człowiek, a druga tablica to jest 6 przykazań, które mówią o relacji człowiek-człowiek. I Żydzi wierzą, że to jest nauka dla nich. Natomiast tacy poganie i ci, którzy nigdy nie słyszeli od Bogu, albo głębiej o Bogu nie słyszeli, podlegają tak zwanym 7 przykazaniom Noego. Teraz, co to jest to 7 przykazań Noego? Ktoś was powie, no to jakaś nowa nauka. Nigdy nie słyszałem. Nie, to nie jest nic nowego. Po prostu może o tym nie mówimy często. To jest trochę judaizmu tutaj, a nie jesteśmy, wiecie, może przywykli i nie myślę, że jest taka potrzeba, aby trzeba było o tym często mówić, ale powiem wam to w ten sposób. Co Biblia mówi o Abrahamie? Dlatego, że Abraham, posłuchajcie, 1 Mojżeszowa 26:5. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem. Przykazań moich, przepisów moich, praw moich. A skąd Abraham miał mieć przykazania, prawa i przepisy? Abraham był przed Mojżeszem czy po Mojżeszu? Przed. A prawo i Tora zostały dane komu? Mojżeszowi. 10 przykazań chciałem powiedzieć. Zostały dane Mojżeszowi, tak? A więc jakie przykazania i prawa przestrzegał Abraham? Tora nie była jeszcze dane. Właśnie to jest to, co judaiści, co nazywamy 7 przykazań potomków Noego. Przykazania te dałem wam tam na tej kartce wydrukowane. Możecie sobie o nich przeczytać. Bo myślę, że to nie jest pora, żebyśmy nauczali tego, ale chciałem, żebyście to wiedzieli. To jest ciekawostka z Biblii. To jest tych 7 przykazań, które poganie powinni koniecznie przestrzegać. I to jest te 7 przykazań, w których pokutowała Niniwa. Chcę, żebyście usłyszeli to. Niniwa nie stała się, Niniwa nie przeszła na judaizm. Wiecie o tym, czy nie? Wiemy, prawda, z historii. Niniwa nie przeszła na judaizm. Musimy zrozumieć, że Niniwa pokutowała, ale nie poszła dalej w poznaniu Boga. A to oznaczało, bez względu na powody, dla których nie poszła dalej w poznaniu Boga, że kiedy jej czas minął, sąd na Niniwę i tak przyszedł. Niniwa została osądzona i to w straszny sposób. W 884 roku, czyli jeszcze przed zwiastowaniem Jonasza, zaczynają wzrastać wpływy potęgi asyryjskiej. I tu już widzimy wrogość do Izraela też. 844 lata przed narodzeniem Jezusa gdzieś mamy czas zwiastowania Jonasza. Jonasz zaczyna głosić słowo. 668 rok Asyria sięga z swojego szczytu, staje się potęgą. Wiemy, że w międzyczasie jest też agresorem na Izraela. Staje się potęgą w tym czasie i w tym czasie dzieje się coś jeszcze z Niniwą. Niniwa w ilości obywateli przerasta miasto Teby. I w tym 668 roku przed Chrystusem Niniwa staje się największym miastem świata w tamtym czasie. Wcześniej też jest przeniesiona stolica Asyrii do Niniwy. I z Niniwy zaczynają płynąć te rozkazy. I tak Niniwa pławi się w dostatku, bogactwie i rządzi światem w najokrutniejszy z możliwych sposobów. Wiemy, że były imperia asyryjskie, babilońskie, medoperskie i Rzym później przyszedł. Wiemy, że Biblia opisuje Aleksandra jeszcze wcześniej przed Rzymem, ale najgorsi byli właśnie oni, Asyryjczycy. Nikt nie był takim sadystą
Nikt nie lubił zadawać ludziom bólu tak jak oni. Nikt nie był tak zepsuty jak oni. I Bóg, widzicie, miał dla nich jakiś plan. Ale w 612 roku nadciągają Medowie i Niniwa zostaje osądzona i poddana straszliwej Bożej karze sądu. I jeśli o tym chcielibyście przeczytać, już nie znajdziecie tego u proroka Jonasza, a trzeba przejść do proroka Nahuma. I tam możecie to znaleźć. Tam jest opisany upadek Niniwy. I co pisze prorok Nahum? Na samym początku swojej księgi, nie musicie tego szukać, w domu sobie spokojnie przeczytajcie, ja nie będę teraz wchodził w proroka Nahuma. Przystępując do upadku Niniwy, Nahum opisuje, że Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Ak i amen. Widzicie, gdybyście tylko proroka Nahuma czytali, to byście powiedzieli, no ładnie, Bóg pełen łaski. Tu Nahum pisze, że pełen łaski, a za chwilę Pan Bóg wszystko niszczy. Ale jak całość Biblii wam się otwiera, zobaczycie, o czym Jonasz pisał, co się wtedy działo i wtedy przeczytacie Nahuma, wtedy zobaczycie, że Bóg jest dobrym Bogiem. Że każdy ma swój czas. Że Bóg wzywa, ale czas łaski zawsze się kończy. I my dziś żyjemy w czasie łaski. Dzisiaj jak za czasów Noego, drzwi arki otwarte. Jak Noe wtedy wzywał, tak dzisiaj Duch Święty wzywa. Jak pewnego dnia do arki wszedł Noe i sam Bóg zamknął za nim drzwi, tak pewnego dnia ostatni człowiek powie, Jezus, lituj się nade mną i Duch Święty zamknie drzwi. Nic się nie zmienia. Plan zbawienia trwa. Obyśmy nie byli kościołem pod suchym krzakiem. Przyznacie, że niezła nazwa dla zboru. Wyobrażacie sobie zbór, który ma taką nazwę? Kościół pod suchym krzakiem. Jak Jonasz pod suchym krzakiem rycynowca, rozpaczający nad tym, co jego. Krzak suchy, czyli Boże błogosławieństwo podgryzione przez robaka, kompletna susza, zero błogosławieństwa, a ten zamiast się modlić i szukać Bożego oblicza, rozpaczający jedynie nad swoją sytuacją. Jakby obraz Kościoła, który niczym innym oprócz czubka własnego nosa się nie zajmuje. Jak Kościół, który istnieje tylko po to, żeby istnieć dla siebie. Gdyby przestał działać, to tylko oni sami by czuli, że nic nie robią, bo świat by nie poczuł, że coś nie robią, bo i tak nic dla niego nie robią. To jest pewne ostrzeżenie duchowe i my się musimy z niego uczyć. Jonasz był prawdziwym prorokiem, to nie był fałszywy prorok, ale nie wszystko dobrze widział. My jesteśmy prawdziwym Kościołem. Ale Duch Święty musi nam wiele rzeczy pokazać. Musimy je zobaczyć. Byśmy, bo z tej księgi można się uczyć i od Jonasza, i od Niniwy. Byśmy nie byli jak Niniwa, że jedynie będziemy pokutować do pewnego miejsca. Do pewnego miejsca to zadowalało Boga. Ale przyszedł czas, który się wyczerpał. A w międzyczasie Niniwa nie tylko nie pogłębiła poznania Boga, ale obróciła się agresywnie przeciwko jego ludowi. I przyszedł dzień, kiedy Bóg powiedział koniec. I każdy z nas ma taki dzień, kiedy Pan Bóg powie, dotąd Cię doprowadziłem. Uczmy się chodzić za Panem. Nawet w trudnych chwilach miejmy w Nim wiarę. Może nawet tak jak Jonasz musimy sobie ponarzekać. Moja żona pewnie myśli, że ja narzekam bardziej niż Jonasz. Ale wiecie co, kocham Jezusa. I chcę Mu powiedzieć, Panie, ja czasem tak bardzo nie widzę tego, co masz dla mnie. Chcę Tobie służyć. Wstańmy do modlitwy. Miejmy to w pamięci, wiecie, co ta księga uczy o tym, że grzech oddziela od Boga, ale pokuta prowadzi do radości z Bogiem. Bunt oddziela od Boga, ale kiedy pokutujemy, Bóg się zaczyna cieszyć naszym życiem, a my zaczynamy się cieszyć Bogiem. Ojcze, który w niebie jesteś, błogosław tą cudowną księgę, aby do nas mówiła, aby do nas przemawiała, aby zmieniała nasze życie. Panie, dziękuję Tobie, że mogliśmy sobie tak dziś nad tą księgą porozmyślać. Że w takim spokoju, wolności i ciszy możemy sobie rozmyślać i myśleć o tym, co Ty masz dla nas. Prowadź nas właściwą drogą. Ale Panie, nie chcemy tylko widzieć, czy coś nie robimy źle, ale chcemy widzieć to, co Twoje, to, co dobre, prawe, święte, abyś nas pociągał do siebie z powodu Twojej obecności, Twojego działania, Twojego słowa. Chcemy kochać Ciebie, Panie. Błogosław słuchaczy dzisiejszej lekcji biblijnej. Dziękuję Ci za przywilej, że mogłem
akurat ja się tym dzielić, ale proszę Cię, abyś każdego z nas mocno trzymał przy sobie, prowadził i Panie, to jest taka radość Ciebie znać. Błogosławię tych kochanych ludzi tutaj, zborowników, gości i proszę Ciebie, abyś prowadził nas w naszej drodze do domu i przez nasze życie, aby ludzie nie musieli pytać, kim jesteśmy i jakiemu Bogu służymy. Aby Bóg nie musiał pytać, czemu marudzimy, ale byśmy mogli przynosić Tobie chwałę i śpiewać nową pieśń w naszym sercu każdego dnia. Amen.